delighted to be back. Dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę jeszcze raz być w mojej drugiej ojczyźnie, w Polsce, zwłaszcza w Warszawie. Wydaje mi się, że już jestem tutaj po raz 10. Z San Francisco przywożę nowe książki dla Państwa tutaj. To dla mnie ogromny zaszczyt, że mogę się z Państwem spotkać w ramach spotkania organizowanego przez mojego wydawcę PWN. PWN wydaje wszystkie moje książki już od 25 lat. Zatem ci bardziej dojrzali z Państwa pewnie pamiętają te starsze, te pierwsze moje książki. Dziś, proszę Państwa, będę mówił o paradoksie. To będzie pewien paradoks. Będę mówił o czasie i problemach, które my wszyscy mamy z czasem. Dopiero przyjechałem dosłownie kilka godzin temu z San Francisco. Mój mózg ma niesamowitego jet laga. Większość z niego jest jeszcze w Stanach. Mam nadzieję, że to była lewa półkula, a nie prawa półkula. Dzisiaj chciałbym powiedzieć Państwu parę słów na temat potęgi czasu, która pozwala nam odkrywać tajemnice ludzkiego zachowania, a także leczyć zespół stresu pourazowego, PTSD. 30 sekund, studio. Proszę o ciszę, proszę wszystkich, żeby zajęli swoje miejsca. To już czas. Sekwencja i jesteśmy gotowi. Program It's About Time. 15 sekund. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2. Będę mówił o tak zwanym paradoksie czasu. Paradoks polega na tym, że ja powiem Państwu o tym, że najważniejszy wpływ na wszystkie podejmowane przez nas decyzje, działania, to coś, co tak naprawdę znajduje się w nas, czego nie jesteśmy świadomi. Coś w nas, co sprawia, że działamy, nie jesteśmy tego świadomi. To jest motywacja nieświadoma. To psychologia perspektywy czasu. Pozwolę Państwu, że zacznę w dziwnym miejscu. Cofnijmy się do mitycznego Edenu, do rajskiego ogrodu. Mamy tutaj trzy postaci. To jest obraz Lukasa Cranacha starszego, jednego z moich ulubionych malarzy niemieckich. To obraz zatytułowany Adam i Ewa. Przedstawia on mit kuszenia. Jest bardzo seksualny i sensualny w swojej wymowie. Ewa jest tą kusicielką, biedny Adam. Tak jak wszyscy mężczyźni, po prostu nie ma pojęcia, co się dzieje. Więc jest taka rozmowa między nimi. To jest kuszenie Adama. Ewa właśnie ugryzła jabłko i mówi, no Adam, nie bój się, ja to zrobiłam, ugryź tego zabronionego owoca, jest naprawdę super, no spróbuj kochany, pamiętaj to, ty jesteś tym wspaniałym stworzeniem Boga. Używa takiej techniki, żeby przekonać Adama. Wąż mówi, jeden gryz, nie porzucaj Ewy, ty jesteś mężczyzną, ty jesteś facetem, jedynym facetem tutaj. Nie bądź takim cieniasem. Adam, ugryź. A tu mamy Adama. Adam mówi, co tu robić? Cóż, może Bóg się na nas zdenerwuje w przyszłości. Okej, no tylko małego gryza, malutkiego. No, udiaska. Więc tak naprawdę to wszystko sprowadza się do kuszenia. To kluczowy element w naszym życiu. Uleganie, opieranie się pokusie. Tak, nie, teraz, później, refleksyjnie, impulsywnie, skupienie na teraźniejszość czy skupienie na przyszłość. Psychologia zaczyna rozumieć naturę pokuszenia, która związana jest z silną wolą. Staramy się zrozumieć, dlaczego niektórzy ludzie nie są w stanie oprzeć się pokusie. A kiedy nie możemy oprzeć się pokusie, jesteśmy na drodze ku wszelkiego rodzaju nałogom. Niektórzy ludzie mogą oprzeć się pokusie. I okazuje się, że między nimi istnieje ogromna różnica między tymi, którzy niezależnie od tego, jaka jest pokusa, są w stanie powiedzieć nie teraz, później, a tymi, którzy nie są w stanie się jej oprzeć. Proszę Państwa, przeprowadźmy teraz małe badanie. Skupmy się na czterolatkach z przedszkola w San Francisco. Ja będę ich kusił, ja będę tym ich wężem.
takim złym doktorem Z. Będziemy ich kusić, będą ze mną grać w taką grę, oczywiście wygrają i będą dostawali nagrodę. To będzie pianka marshmallow albo czekolada. I potem im powiem, że mogą to zjeść teraz albo poczekać i dostać dwa. Oczywiście, jeżeli się to lubi, taki słodycz, to ma sens poczekanie. To badanie przeprowadził wiele, wiele lat temu mój kolega ze Stanforda, Walter Michel. Ale on to nagrywał na taśmach biało-czarnych i nie uzyskał pozwolenia na pokazywanie tego szerokiej publiczności. Ja takie pozwolenie mam, dlatego pokazuję ten film Państwu. Już na wstępie chciałbym zauważyć, że ta prosta decyzja podejmowana przez czterolatków, marshmallow czy poczekanie, przewiduje tak dużo rzeczy w ich życiu. Michel spotkał się ze swoimi respondentami, kiedy mieli oni 18 lat i teraz, kiedy mają po 40 lat. Dzieci, które poczekały na gratyfikację, odniosły sukces w życiu. Te drugie były takimi, można powiedzieć, porażkami w życiu. Więc zobaczmy, jak to wygląda w tym przedszkolu w San Francisco. Czy możemy prosić o film? Proszę zobaczyć, to są zwykłe dzieci, przedszkolaki, ale są naprawdę urocze, zakochają się Państwo w nich. To jest badanie, tak jak mówiłam wcześniej, przeprowadzone najpierw przez Waltera Michela. Amanda, usiądź. Zobacz, zagram w tobą w taką, z tobą w taką grę. Powiedz mi, pokaż. Większość czasu zadowolony. Ten śmiał, nieśmiały czy nieśmiały? Ten nieśmiały. Kto ma brązowy nos? Ten nieśmiały czy śmiały? Ten śmiały. Super. Który jest przez większość czasu zadowolony? Nieśmiały czy ten śmiały? Raczej ten. Super. No Amanda, to super. Teraz dam Ci nagrodę za tak dobre odpowiedzi. Czy lubisz pianki marshmallow? Tak. No to masz. Tutaj jest pianka marshmallow dla Ciebie. Możesz ją zjeść teraz, ale jeżeli poczekasz, aż wrócę, dostaniesz dwie takie. Zatem jeżeli ją zjesz, to będzie tylko jedna. Jeżeli na mnie poczekasz, będziesz miała dwie. Okej, poczekam. Możesz poczekać? Okej, to zaraz wracam. No nie może na to patrzeć. Taktyki rozpraszające uwagę. Gramy na pianinie. Cześć, wróciłeś, poczekałaś. Tak, poczekałaś na mnie. Super, więc teraz wiesz, co się stanie? Wiem. Tak, dostaniesz dwie nagrody. Teraz dam ci dwie pianki marshmallow. Chcesz je zjeść teraz, czy poczekasz później? Zjem je teraz. Okej, to proszę. Troszeczkę się zrobiły lepkie już. Niektóre dzieci poczekały, inne po prostu to zjadły. Cóż, zasłużyłaś na nagrodę, to będzie coś słodkiego, pyszna pianka marshmallow. Ale jeżeli poczekasz, wiesz, ja muszę iść sprawdzić, co się dzieje z moim samochodem. Jeżeli poczekasz na mnie, dostaniesz dwie. Jedna teraz albo dwie po moim powrocie, okej? Thank you.
Czy to jest to? Tylko dwa gryzy, no i zjadła całą. Hello, my dear. Witaj, kochanie. Zjadłaś piankę marshmallow. Smakowała ci? Tak. Do you like marshmallows? Lubisz pianki marshmallow? You don't like marshmallows? Nie lubisz? Do you like chocolate? A lubisz czekoladę? Okej. Okay. No dobra, wygrałeś następującą nagrodę. To jest czekolada. Ale, jeżeli poczekasz, aż wrócę, dostaniesz dwie takie czekoladki. Więc możesz albo zjeść tą, ja muszę przeparkować samochód. Kiedy wrócę, jeżeli na mnie poczekasz, dostaniesz dwie takie. Okej. Albo teraz jedna, jeżeli poczekasz, dostaniesz dwie. Okej? Możesz poczekać? To ja zaraz wracam. Jak zjesz ją teraz, to nie będzie. Jak poczekasz, to będą dwie. Jeszcze nie przeszedłem przez drzwi, proszę państwa. Życie naprawdę jest dobre. A zgadnijcie, co powie, kiedy ja wrócę. Cześć, wróciłem. Jak się masz? Dobrze. Poczekałem. Nie, zjadłeś! Zjadłeś czekoladkę. Powiedział, daj mi jeszcze te dwie czekoladki. Powiedział, czekałem, nie wyszedłem stąd, więc on tak zinterpretował moje słowa, że wiedział, że będą jeszcze dwie nagrody, więc on na pewno będzie politykiem w przyszłości. Pojawia się zatem pytanie, czy jest jakaś różnica? To jest taka prosta gra na pierwszy rzut oka, ale tak jak wspominałem, prosta decyzja ma ogromne konsekwencje. Stworzyłem zatem taki mały film, który podsumowuje te wyniki. Niektóry w pewnym momencie mówi się o tym, o SAT, czyli takich egzaminach, które ludzie zdają po koledżu. Tam zdobywa się punkty. Ja mówię o tym, że dzieci, które poczekały, miały 250 punktów więcej na tych testach. To jest ogromna różnica. You may already be familiar with the famous marshmallow study conducted by my colleague, psychologist Walter Mischel. Grupa czterolatków otrzymała jedną piankę marshmallow, ale powiedziano im, że mogą zjeść ją od razu. Ale zauważano, że jeżeli poczekają, wówczas dostaną drugą piankę marshmallow. Część zjadła tą piankę od razu. Niektóre dzieci były w stanie oprzeć się pokusie. Te dzieci, które zjadły tą piankę od razu, to osoby, które są zorientowane na teraźniejszość. Te, które oparły się pokusie, są zorientowane na przyszłość. Kiedy lata później przepytano te dzieci jako 18-latków, zauważono, że są ogromne różnice pomiędzy tymi dziećmi, które były w stanie opóźnić gratyfikację, tymi, które ulegały pokusie. 250 punktów więcej na egzaminach SAT. Lepiej pracują pod ciśnieniem, niezdecydowane, pewne siebie, czują zazdrość. Eksperyment z piankami marshmallow to klasyczne badanie, pokazujące, że zdolność opóźnienia gratyfikacji nawet w wieku 4 lat jest w stanie przewidzieć wiele wyników przyszłego życia. Ale co to ma do czynienia w Państwa życiu? W mojej nowej książce Paradoks Czasu piszę o tym, jak Państwa relacja z czasem odgrywa kluczową rolę, jeżeli chodzi o osiąganie szczęścia. Jeżeli chcą Państwo lepiej zrozumieć świat, religię, politykę, biznes, przeznaczenie, jeżeli chcą Państwo zrozumieć siebie. Książka Paradoks Czasu nauczy Państwa, jak zrozumieć własną perspektywę czasu, jak to wpływa na nasze decyzje i zrozumieć własną orientację czasową. Pozwoli to Państwu także zwalczyć to, co Państwa zbyt mocno zakorzenia w przeszłości, pozwoli się skupić na celach z przyszłości. Można osiągnąć lepszy sukces, większe szczęście, zdrowie psychologiczne. Paradoks czasu pokaże Państwu jak, bo to tylko kwestia czasu. Niech czas pracuje na Waszą korzyść. Rodzice i nauczyciele, to jest ogromnie ważny komunikat dla
nauczycieli i dorosłych, jak nauczyć ich, żeby odraczali gratyfikację. To jest największa lekcja z dzisiejszego wykładu, ale jak to zrobić? Mamy nowe badania dotyczące opierania się pokusy, które zostały opublikowane w zeszłym miesiącu, dwa miesiące temu. Mówią one o tym, że dzieci są w stanie oprzeć się pokusie, jeżeli szanują autorytet, szanują starszych. W tym badaniu przed tą częścią z piankami część dzieci miała kontakt z osobą starszą, która coś obiecywała i spełniała swoją obietnicę, a część miała kontakt z osobą starszą, z jakimś autorytetem, który nie spełniał swojej obietnicy. Aby mieć to zorientowanie na przyszłość, musimy mieć możliwość, aby ufać dorosłym, ufać, że jeżeli osoba mówi, jeżeli zrobisz to, będą takie konsekwencje. Taka relacja oparta jest o zaufanie. Staje się to problemem, jeżeli jesteśmy osobą biedną, jeżeli mam biednych rodziców. Rodzice będą w stanie, nie zawsze będą w stanie zrealizować swoje obietnice, bo na przykład tata straci pracę, ktoś ukradł rower, który mieliśmy dostać. Biedni ludzie zazwyczaj nie ufają swoim rodzicom, dorosłym. Oni częściej ulegają pokusie, a ma to negatywne konsekwencje. Innymi słowy, perspektywa czasu to badanie tego, jak każdy z nas świadomie dzieli strumień własnych doświadczeń na strefy czasu. Robimy to automatycznie, nieświadomie, od momentu, kiedy się narodziliśmy praktycznie. To różni się bardzo pomiędzy kulturami, klasami społecznymi i oczywiście pomiędzy jednostkami. Osoby te mają pewne ukierunkowanie na konkretne strefy czasowe. Zatem ja dzisiaj będę chciał, żeby Państwo zdali sobie sprawę z tego, jakie są Państwa wcześniejsze doświadczenia, które warunkują Państwa perspektywę czasu. Naszym celem będzie zmienienie tego ku wyrównanej perspektywie na czas. Wówczas Państwa życie będzie dużo, dużo lepsze i to potwierdzają liczne badania. Perspektywa czasu to wydaje się być nowym terminem. To tak naprawdę fundament, który jest kluczowy dla wielu podstawowych zjawisk ludzkich oraz konstrukcji mentalnych. Nie możemy mieć koncepcji takiej jak osiągnięcie czy motywacja, jeżeli jesteśmy zorientowani na przeszłość. Myślenie przyczynowe to przecież też jest zorientowanie na przyszłość. Zemsta, wina, to wszystko jest zakorzenione w przeszłości. Impulsywność, improwizacja, to należy do teraźniejszości. Zatem zrozumienie perspektywy czasowej pozwala nam zrozumieć inne zjawiska psychologiczne. Pozwolę Państwu, że zostawię stworzony przez siebie model. Musimy podjąć decyzję, podjąć działanie, jakiegokolwiek rodzaju. Wyobraźmy sobie na przykład, że mamy studentów, którzy zastanawiają się, uczyć się na egzamin, czy poimprezować. Jestem na diecie, ale mam takie super lodziarnie. To może tylko jedna kulka. Bezpieczny seks, w ogóle bez seksu, czy może przypadkowy seks? Decyzja musi zostać podjęta. W przypadku wielu osób sytuacja determinuje decyzję. To, co wtedy myślą, wtedy czują. To jest stymulowane przez sytuację. Jeżeli Państwo należą do tej grupy, wówczas jesteście Państwo z jednej osobami zorientowanymi na teraźniejszość. Inne osoby, nawet Wasz najlepszy przyjaciel, siostra, brat nie skupia się na teraźniejszości, a na przeszłości. Czy byłem wcześniej w takiej podobnej sytuacji? Co wtedy zrobiłem? Jakie były konsekwencje? Jak to wtedy zagrało? Co robić? Ich życie skupia się na wspomnieniach. My nazwijmy ich takimi osobami zorientowanymi na przeszłość. Trzecia grupa to osoby, które ignorują teraźniejszość i przeszłość i skupiają się na przyszłości. Mówią, jakie są oczekiwane konsekwencje, jeżeli to zrobię? Co może być dobrego? Jeżeli to zrobię, co może mi się stać? I oni to po prostu ważą. Więcej plusów niż minusów robią to. Odwrotnie nie robią. Te osoby nazwijmy osobami zorientowanymi na przyszłość. Mówiłem, że to są typy. Tak naprawdę mam do czynienia z kontinuum. Mam trochę takiej cechy, dużo takiej cechy. Mieścimy się gdzieś na tej osi. Innymi słowy, mamy do czynienia z profilem, a nie typologią osobowości.
W książce Paradoks czasu, o której Państwo słyszeli chwilę wcześniej w reklamie, właśnie o tym piszę. Tutaj widzą Państwo polską wersję, jednak ja wrócę do tego slajdu. Zapraszam Państwa na stronę www.thetimeparadox.com. Tam mogą Państwo otrzymać informację zwrotną na temat tego, jakie są Państwa wyniki na tej skali, na tym kontinuum. Mogą Państwo zobaczyć, czy są Państwo zorientowani na przeszłość, na przyszłość, ale nie tylko, jest to jeszcze bardziej zaawansowane. Tak naprawdę mamy do czynienia z 6 różnymi czynnikami, które wpływają na perspektywę czasu. Ja prowadzę te badania od ponad 30 lat i proszę Państwa, widzę, że mamy 2 sposoby zorientowania na przeszłość, 2 sposoby zorientowania na teraźniejszość i 2 sposoby zorientowania na przyszłość. Mamy osoby, które skupiają się na przeszłości i skupiają się tylko na tym, co było złe. Żałują czegoś, porażki, błędy, to, co trzeba było zrobić inaczej. Wszystko to najgorsze. Takie fatalne sytuacje, nazwijmy tych ludzi przeszłościowo negatywnymi. Inni skupiają się na przeszłości, ale pamiętają sukcesy. To, co się udało, najlepszych przyjaciół, imprezy. Ich nazwiemy przeszłościowo pozytywnymi. Osoby, które są zorientowane na teraźniejszość, mają ten element hedonizmu, korzystają z seksu, z jedzenia. Inny rodzaj to tacy fataliści zakorzenieni w teraźniejszości. Ludzie, którzy mówią, nie będziemy planować, my nic nie kontrolujemy, nie opłaca się. To jest orientacja osób biednych, imigrantów, którzy przyjeżdżają do jakiegoś kraju. I mamy także dwa sposoby zorientowania na przyszłość. Większość z nas w tym pomieszczeniu, no cóż, Państwo przyszli tutaj, ponieważ są Państwo zorientowani na przyszłość, na osiągnięcia, na jakieś cele. Kolejny sposób zorientowania na przyszłość to coś, co nazywamy przyszłością transcendentalną, transcendentną. Życie zaczyna się po śmierci ciała, zatem po śmierci chcecie iść do nieba, do innego miejsca, zatem jest to inny rodzaj zorientowania na przyszłość. Tu widzą Państwo 6 różnych czynników, które badaliśmy. Jednak na wszystkie te perspektywy wpływa bardzo wiele czynników, na przykład geografia, klimat. Za chwilę pokażę Państwu bardzo interesujące wideo na ten temat. To, gdzie żyjemy, determinuje to, jaką perspektywę mamy. Jeśli się przeprowadzamy, nasza perspektywa może się zmienić. Także religia wpływa na nasze życie i na nasze postrzeganie czasu. Protestanci są zorientowani na przyszłość bardziej niż katolicy. Klasa średnia jest bardziej zorientowana na teraźniejszość niż klasa wyższa. Jeśli żyjemy w środowisku niestabilnym politycznie lub gospodarczo, jeśli nie możemy wypracować zaufania do instytucji, jeśli na przykład inflacja jest bardzo duża, wtedy nie mamy zaufania do instytucji, jesteśmy zorientowani na teraźniejszość. Mój przyjaciel napisał wspaniałą książkę Geography of Time. Nazywał się Robert Levin. Wybrał on się do bardzo wielu krajów świata, aby zmierzyć tempo życia. To nie jest perspektywa czasu, to jest aspekt psychologii czasu. Gdy na przykład wybierzemy się do południowej Kalifornii, do miejsca Venice Beach, to jest to, co to tam zobaczymy. Słońce tam zawsze świeci. Ludzie nie muszą się za bardzo ubierać, mogą się bawić, mogą pływać na desce, jeździć na rolkach. Tak jak Państwo widzą, są oni zorientowani na teraźniejszość, cechuje ich impulsywność. Z drugiej strony, jeśli udamy się do Japonii, mamy tutaj do czynienia z pewną zmianą. Tam kultura się przeobraża. Do tej pory sytuacja wyglądała tam tak, że ojciec japońskiej rodziny był zorientowany na przyszłość, pracował ciężko. Kobieta koncentrowała się na teraźniejszości, na wychowaniu dzieci. Dzieci uczono zorientowania na przyszłość. Rodzicom zależało na tym, aby uczęszczali do szkoły, a także na zajęcia pozalekcyjne, aby dostali się do koledżu i tak dalej. Ale teraz dzieci się sprzeciwiają. Dzieci mówią, nie chcemy się uczyć, chcemy
chodzić na zakupy, nie chcemy iść do koledżu. Także widzimy, że sytuacja się zmienia. Jest to podobna sytuacja jak w Stanach Zjednoczonych w latach 60. Dzieci twierdziły wtedy, że nie chcą już być tak jak rodzice, zorientowani na przyszłość. W Stanach Zjednoczonych wyglądało to tak, że dzieci się przeprowadzały się do Kalifornii, do San Francisco. Tę samą sytuację obserwujemy teraz w Japonii. To jest niezwykła dynamika. Dzieci są tam zorientowane na teraźniejszość, nie tak jak ich rodzice. Nowoczesne technologie sprawiają, że jesteśmy coraz bardziej zorientowani na przyszłość. Jeśli pojedziemy na przykład do Tajlandii, znajdziemy się w zupełnie innym świecie, świecie zorientowanym na teraźniejszość. Ja pochodzę z Sycylii. Tutaj babcia robi makaron dla rodziny składającej się z 45 osób. Zajmuje to 10 dni, żeby wyprodukować tyle sosu. A za chwilę podczas wideo powiem o tym. Italia tak naprawdę to dwa różne kraje. Północna Italia zorientowana jest na przyszłość, ponieważ duże wpływy mają tam Niemcy i Austriacy. Południowe Włochy zorientowane są na teraźniejszość, ponieważ duże wpływy mają tam Grecy, Arabowie i Afrykanie. I jest ruch polityczny, który proponuje podzielenie Włoch na połowę właśnie według tych stref czasu, o których wspomniałem. Wizytowałem ostatnio Moskwę i widziałem bardzo ciekawy pomnik. Widzą go Państwo na tym zdjęciu. Jest to człowiek, który odbywa swoją ostatnią w życiu rozmowę telefoniczną i możemy powiedzieć, że jest on zorientowany na przyszłość, ponieważ on już nie żyje, ale wciąż chce załatwić jeszcze jedną sprawę przez telefon, na pewno bardzo ważny biznes. Więc skupianie się na przyszłości ma duży związek z Kalwinem. W kalwinizmie ludzie zorientowani są na przyszłość, ponieważ według tej religii każdy ma swoje przeznaczenie. Albo pójdziemy do nieba, albo pójdziemy do piekła. I to, dokąd pójdziemy po śmierci, zależy od tego, jak wielkie sukcesy odnosimy w życiu. I zależy to od nas. Jeśli odnosimy sukcesy, to znaczy, że jesteśmy ludźmi wybranymi przez Boga i będziemy mieli szczęśliwe życie pośmiertne. Dlatego skupiamy się na przyszłości, tak aby każdy widział, że jesteśmy ludźmi sukcesu. Więc etyka kalwinistów jest następująca. Pracujcie ciężko, osiągajcie sukcesy. Katolicy nie muszą pracować tak ciężko. Poza tym w katolicyzmie istnieje instytucja wyznania grzechów. Możemy żałować za grzechy, doznać rozgrzeszenia i wszystko zaczyna się od nowa. Więc tak jak widzimy, czas to pieniądz. Czas wiąże się z biznesem. To jest oczywiste. I w związku z tym wiążą się bardzo różne problemy. Ja odwiedziłem wiele krajów komunistycznych i tam piętno komunizmu jest naprawdę ogromne. W tych krajach ludzie żyli w bardzo trudnych warunkach gospodarczych ze względu na komunizm. Pracowali bez żadnych zachęt. Wszyscy mieli tyle samo. Ludzie nie mieli żadnej motywacji wewnętrznej. Robili to, co musieli robić. I można powiedzieć, że skupiali się oni na przeszłości w sposób negatywny i na teraźniejszości w sposób fatalistyczny. I to dotyczyło wszystkich krajów byłego bloku komunistycznego, Czechy, Węgry i inne kraje. I mamy tam do czynienia z pewnym zderzeniem między ludźmi starszymi i ludźmi młodszymi. I wydaje mi się, że jest to coś, czemu musimy poświęcić uwagę. Wypracowałam kwestionariusz percepcji czasu, który składa się z 56 punktów, które obracają się wokół tych pięciu perspektyw czasu, a mamy oddzielny kwestionariusz perspektyw postrzegania czasu przyszłego transcendentalnego. Jeśli chcemy zobaczyć, jak coś związane jest z jakimiś innymi kwestiami, innymi konceptami psychologicznymi, korzystamy ze wskaźnika korelacji, aby zaobserwować, co to znaczy, jeśli na przykład jesteśmy zorientowani na przyszłość, co to znaczy, jakie cechy psychologiczne posiadamy. Korelaty mogą być albo ujemne, albo dodatnie, albo może to być brak korelacji. -1 oznacza korelację ujemną, 0 brak korelacji, a +1 korelację dodatnią.
Z reguły korelacja wyznacza, wynosi 0,3 i to tak naprawdę niewiele nam mówi, a ja mówię o tym, ponieważ chcę pokazać, że nasze korelacje są zadziwiająco wysokie. Przyjrzymy się 5 różnym skalom. Rozdałem kwestionariusze setkom studentom w koledżach, między innymi na Uniwersytecie Stanfordzkim. Oni wypełniali te kwestionariusze. Po pierwsze, zorientowanie na przyszłość koreluje się z sumiennością. Sumienność oznacza dotrzymywanie obietnic, robienie tego, co się postanowiło. Widzimy tutaj wskaźniki korelacji. Kontrola ego, wysoka energia, kontrolowanie impulsów. Osoby zorientowane na przyszłość nie szukają wrażeń, nie są agresywne i nie mają skłonności do depresji. Widzimy więc, że to jest praktycznie idealny profil dla kogoś, kto jest zorientowany na przyszłość, a tak jak już wspomniałem, większość z nas jest zorientowana na przyszłość. I jestem w stanie oprzeć się pokusie, jeśli wiem, że czeka na mnie praca. To oznacza zorientowanie na przyszłość. Jeśli kolega mówi do mnie, chodź na imprezę, ale my wiemy, że w poniedziałek mam egzamin, to my odpowiemy, nie pójdę na imprezę, muszę się uczyć. Okazuje się nawet, że sumienni ludzie żyją dłużej. Oznacza to, że im jesteśmy bardziej sumienni, tym dłużej będziemy żyli, przynajmniej przez 2 lata dłużej. W każdym wieku ludzie, którzy są sumienni, którzy są zorientowani na przyszłość, są ludźmi długowiecznymi. Żyją średnio 2 lata dłużej niż ludzie, którzy nie są zorientowani na przyszłość. Skąd to wiemy? Wiemy to z naszych badań. Dlaczego tak się dzieje? Jeśli jesteśmy zorientowani na przyszłość, robimy sobie regularnie kontrole lekarskie, jemy zdrowe jedzenie, zapinamy pasy, nie podejmujemy niepotrzebnego ryzyka i tak dalej, i tak dalej. Zorientowanie na przyszłość oznacza, że zachowujemy się zdrowo, że unikamy ryzyka. Właśnie dlatego żyjemy dłużej. To nie jest żadna magia. Po prostu zorientowanie na przyszłość motywuje nas do tego, byśmy zachowywali się w sposób pozytywny, a nie w sposób negatywny. A co jeśli jesteśmy zorientowani na przeszłość, ale w sposób pozytywny? No cóż, to jest bardzo dobry scenariusz. Jesteśmy szczęśliwi, mamy wysokie poczucie własnej wartości, mamy wielu przyjaciół, jesteśmy dosyć energiczni, nie wykazujemy stałej niepewności, niepokojów, nie cierpimy na depresję, ani nie jesteśmy agresywni. Jest tutaj ktoś, kto jest zorientowany na teraźniejszość, ale jest hedonistą. Szuka nowych wrażeń. Widzimy tutaj korelat na wysokości 0,7. Ma bardzo dużo energii, wykazuje nieco agresji, ale jest także bardzo kreatywny, ma świeże pomysły. Kontroluje swoje ego. Tutaj wskaźnik na poziomie minus 0,75. Nie dba o konsekwencje, nie kontroluje swoich impulsów i nie jest zbyt sumienny. Podejmowanie decyzji w danej chwili, tu i teraz, to jest właśnie profil osoby zorientowanej na teraźniejszość. A tutaj mamy slogan Sex, Drugs and Rock and Roll, który świetnie tutaj pasuje. Teraz przejdziemy do 2 bardzo niebezpiecznych profili. Zorientowanie na teraźniejszość, ale fatalistyczną i zorientowanie na przeszłość, ale negatywną. Jeśli jesteśmy zorientowani na teraźniejszość w sposób fatalistyczny, mamy bardzo wysoki wskaźnik agresji, mamy stałe niepokoje i lęki i mamy depresję bardzo często. To jest bardzo niebezpieczny sygnał. Jeśli jesteśmy studentami koledżu, to ma to dla nas bardzo złe konsekwencje, ponieważ nie dbamy o to, co się stanie w przyszłości. Nie zastanawiamy się nad konsekwencjami naszych działań. Kontrola naszego ego i poczucie naszej wartości, sumienność, to są wszystko wskaźniki, które są raczej niskie. Tak samo smutnym profilem jest, jeśli jesteśmy skupieni na przyszłości w sposób negatywny. Stałe niepokoje. To jest coś, co towarzyszy nam bardzo często. Depresja
agresja, agresja. Jest to naprawdę bardzo niebezpieczne. Jeśli ktoś miałby taki profil, ja zalecałbym skonsultowanie się z psychologiem. Taka osoba nie ma wysokiego poczucia własnej wartości, jest niestabilna emocjonalnie, nie potrafi kontrolować impulsów. Te dwa profile, o których wspomniałem, zorientowanie na przeszłość negatywną i zorientowanie na fatalistyczną teraźniejszość, są naprawdę czymś bardzo złym dla naszego samopoczucia i życia. Tak jak już wspomniałem, oznacza to, że ktoś powinien skonsultować się z psychologiem i poddać się terapii. Ja uważam, że każdy student, który uczęszcza do college'u, na uniwersytet, powinien przeprowadzić taki test. Jeśli okaże się, że jego profil jest jednym z tych dwóch bardzo negatywnych profili, powinien poszukać porady specjalisty. Tutaj widzimy zorientowane na teraźniejszość dziecko, które sprzedaje i zjada jakieś smakołyki, i zorientowaną na teraźniejszość fatalistyczną matkę. W tradycji Zen to jest coś, co brakuje na naszej skali. Ponieważ mamy jeszcze coś takiego jak życie chwilą, bycie tu i teraz. To jest coś, co udaje nam się osiągnąć dzięki medytacji. Więc pracujemy teraz nad dodaniem tego profilu do naszej skali. Mówię tutaj o teraźniejszości holistycznej, o absolutnej teraźniejszości. Mamy indyjską definicję czasu pisaną sanskrytem, która mówi, że dzień wczorajszy jest już sennym wspomnieniem, dzień jutrzejszy jest jedynie wyobrażeniem, ale dobrze przeżyty dzień dzisiejszy uczyni każdy wczoraj snem o szczęściu, a każde jutro wyobrażeniem pełnym nadziei. Jest to bardzo pozytywne zorientowanie na teraźniejszość, więc Budda mówi nam, abyśmy nie rozpamiętywali przeszłości i nie marzyli o przyszłości, ale skoncentrowali się na tym, co tu i teraz. To jest coś, w czym może nam pomóc medytacja, ale oczywiście my skupieni na przyszłości nie mamy czasu na medytacji. Na medytację nie mamy 10 minut dziennie, które moglibyśmy poświęcić na coś takiego jak medytacja. Więc teraz chciałbym przejść jeszcze raz przez te główne punkty, jakie dzisiaj poruszyliśmy. Puszczę Państwu bardzo ciekawą prezentację, którą przygotowałem dla RSA w Londynie 3 lata temu. Jednak ta prezentacja została ucięta i skrócona do 10 minut. I przekazałem tę prezentację pewnemu artyście, który podczas gdy ja mówiłem, rysował obrazki, które przychodziły mu do głowy, ilustrował to, co ja mówiłem, tylko w sposób nieco bardziej kreatywny. I ludzie bardzo często mówili mi, że to jest przyszłość prezentowania informacji, takie rysunki. I jeśli ktoś z Państwa jest artystą, to mogę Państwu obiecać, że to jest naprawdę świetna przyszłość, świetlana przyszłość i świetna kariera. To jest to, na czym powinniśmy się skupić. Z pewnością wymaga to od nas wielkiej kreatywności, ale to jest przyszłość. Za 2 lata, ponad 2 miliony, poprzez 2 lata, aż 2 miliony osób obejrzały to wideo na YouTubie. Zapraszam Państwa. So what we have discovered in 30 years of research, there's 6 main time zones that people live in. 2 focus on the past, 2 on the present, and 2 on the future. The people who focus on the past either remember all the good old times, successes, happy birthdays, nostalgia. These are the people who keep the family record, the family books, family rituals. Inni skupiają się wyłącznie na porażce, żalu, na tym, co się nie udało. Te dwie grupy nazywamy grupami pozytywną przeszłościową lub negatywną przeszłościową. Zorientowanie na teraźniejszość też ma 2 twarze. Hedonistyczną, gdyż żyje się przyjemności, unika bólu, pożąda wiedzy, sensacji. Obok tego są ludzie, którzy są orientowani na teraźniejszość, ponieważ twierdzą, że nie opłaca się planować. Życie jest z góry przesądzone przez religię, biedę, warunki życia.
Większość z nas jest tutaj, bo jesteśmy zorientowani na przyszłość. Pracujemy zamiast bawić się. Nie ulegamy pokusom. Ale istnieje jeszcze jeden rodzaj zorientowania na przyszłość w zależności od religii. Życie zaczyna się po śmierci ciała. Aby być osobą zorientowaną na przyszłość, należy wierzyć, że jeżeli podejmiemy decyzję na temat przyszłości, to będzie to słuszna decyzja. Jeżeli jest inflacja, nie oszczędzamy w banku, bo nie możemy ufać przyszłości. Jeżeli w rodzinie panuje niestabilność, a dorośli nie mogą dotrzymać swoich obietnic, im bliżej równika mieszkamy, tym bardziej jesteśmy zorientowani na teraźniejszość. Im bardziej przebywamy w środowisku, które się nie zmienia klimatycznie, tym bardziej przekonani jesteśmy o tym, że wszystko jest takie samo, że nie ma zmian. Protestanci na całym świecie osiągają większy PKB niż kraje katolickie. Po części, ponieważ etyka protestancka opiera się na ciężkiej pracy i sukcesie, które z kolei pokazują, że to my jesteśmy ludem wybranym Boga. Moja rodzina pochodzi z Sycylii. We Włoszech istnieje ruch polityczny zwany La Liga, który chce podzielić Włochy na dwie części, północ i południe, przecinając je tuż poniżej Toskanii. Ludzie z północy mówią, to my pracujemy. Południowcy są leniwi, chcą mieć tylko dzieci, jeść obiad przez 3 godziny. I tak dalej. Ludzie z południa mówią, to nie są Włosi, to są Austro-Niemcy. Jedzą jogurt zamiast pizzy. Noszą śniadanie w papierowej torebce, a w ostatnich wyborach Liga zdobyła 14% głosów. Okazuje się tak naprawdę, że nie odbiega to od rzeczywistości, co potwierdziliśmy badaniami. Ludzie z północy z reguły są bardziej zorientowani na przyszłość. Ludzie z południa zorientowani są na przeszłość lub są osobowościami teraźniejszymi, hedonistycznymi. Moja rodzina jest z Sycylii, odwiedzam ich co roku. Założyłem tam fundację, która pomaga absolwentom szkół średnich dostać się do koledżów. Tworzymy laboratoria komputerowe. Któregoś dnia właśnie o tym opowiadałem, kiedy nagle podszedł do mnie mężczyzna i mówi, jestem poetą, żyję słowami. Dopiero kiedy usłyszałem pana słowa, zdałem sobie sprawę, że dialekt w sycylijskim nie ma czasowników w czasie przyszłym. Co znaczy? Był, jest, ale nie ma, będzie. Powiedział, dlatego tam nigdy tam nie zrobione. Zdawałem sobie z tego sprawę, ponieważ, że my nigdy nie planujemy. Znowu widzicie, że mamy grupę ludzi, którzy mają określoną perspektywę czasu. W końcu zaczyna to charakteryzować cały naród. Jeśli mamy naród katolicki, gdzie ludzie są bardziej zorientowani na czas teraźniejszy bądź przeszłość, a nie protestancki, gdzie z reguły wszyscy są zorientowani na przyszłość, to ma to na nas znaczący wpływ. Istnieje świetna książka Geography of Time, geografia czasu, pióra mojego kolegi Roberta Levina, psychologa społecznego. Przebył dosłownie cały świat, przeprowadzając bardzo ciekawe eksperymenty, patrząc na to, co można nazwać tempem życia. Perspektywa czasu to sposób, w jaki ludzie dzielą swoje doświadczenie na części, strefy czasowe. Innym elementem postrzegania czasu jest poczucie trwania. Ile czasu minęło, kiedy siedzisz u dentysty w poczekalni? Ile czasu minęło, odkąd stanąłeś się w tej kolejce? Ile czasu minęło, odkąd się bawisz? I tak dalej. Trwanie czasu to funkcja tego, czy się nudzisz, czy nie, czy jesteś podekscytowany, czy nie. Levin pokazuje, że w różnych kulturach ludzie mają różne tempo życia. Robi to naprawdę bardzo prosto. Usiądź w kawiarni i zaznacz na chodniku odcinek 100 metrów i mierz czas przechodzących obok ludzi stoperem. Zobaczysz, jak szybko oni chodzą. Jeśli pójdziesz na pocztę ze świskiem papieru, możesz powiedzieć, że chcesz obliczyć opłatę pocztową za taką przesyłkę i zobaczysz, ile to zajmie. Ma on wiele takich przykładów i okazuje się, że można zidentyfikować bardzo duże różnice pomiędzy kulturami, jeżeli chodzi o tempo życia, a nawet miastami. Pokazuje, że w Ameryce można zrobić ranking 60 miast na podstawie wysokiego i niskiego tempa życia. Miasta o największym tempie życia to także te, gdzie mężczyźni mają najwięcej problemów kardiologicznych. Staje się to po prostu elementem naszego stylu życia. Zaczynamy życie jako osobowości teraźniejsze, hedonistyczne. Wszyscy już przy piersi matki chcemy przyjemności, unikania bólu, a rodzinę, zwłaszcza szkoła, moim zdaniem to jest właśnie cel szkoły, to zamienianie tych zorientowanych na teraźniejszość bestii na zorientowane na przyszłość osoby, w niektórych kulturach może bardziej na przeszłość. W Ameryce co 9 sekund młody człowiek rzuca szkołę.
Jeszcze gorzej wygląda to w przypadku dzieci z mniejszości narodowych, a chłopcy wypadają gorzej niż dziewczęta. Wśród chłopców w Ameryce mamy do czynienia z bardzo niebezpiecznym zjawiskiem. Rzucają szkołę, źle się uczą w koledżach. Nie chodzi tutaj o kiepskie oceny. Jeden z problemów widocznionych w tym badaniu to fakt, że przed osiągnięciem 21 roku życia przeciętny chłopak spędził przynajmniej 10 tysięcy godzin grając tylko w gry wideo, prawdopodobnie więcej oglądając filmy pornograficzne. Spójrzmy to i widzimy, że nie nauczyli się oni umiejętności społecznych, ale także, że żyją w świecie, który tworzą. Grają w Warcrafta, w inne gry. To jest dla nich ekscytujące. Czas temu usłyszałem, że firmy produkujące gry chcą teraz stworzyć gry trójwymiarowe, żeby świat był wokół gracza. Ich mózgi są reprogramowane cyfrowo, co oznacza, że nigdy się nie odnajdą w analogowej, tradycyjnej klasie. Ktoś do ciebie mówi bez żadnych obrazków. To nudne. Nic nie kontrolujesz, siedzisz pasywnie. Jeśli chcesz zmienić coś w systemie nauczania, trzeba wrócić do czytania, pisania, arytmetyki. Katastrofa. Te dzieciaki nigdy się do tego nie zaadaptują. Muszą być w sytuacji, gdzie coś kontrolują, a w szkole nie kontrolują niczego. Szkoła to uczenie się, to coś pasywnego. Opóźnianie nagrody, gratyfikacji w nieskończoność. Wszystkie uzależnienia są uzależnieniami hedonizmu teraźniejszości. Jedzenie, seks, narkotyki, hazard. Cała ta propaganda, taki PR edukacyjny jest tworzony dla dzieci zorientowanych na przyszłość, które nie są problemem. Mówią wam, jakie będą negatywne konsekwencje czegoś, czego nie robicie. Dzieci zorientowane na przyszłość tego nie robią, bo to wiedzą. Dzieci zorientowane na teraźniejszość znają przyszłe konsekwencje. Jeśli jesteś nastolatką, wiesz, że masz, że seks bez zabezpieczeń to możliwość zajścia w ciąży lub zachorowania na chorobę przenoszoną płciowo. Wiesz o tym, ale to nie zmienia twojego zachowania. To jest właśnie najbardziej interesująca rzecz, jeżeli chodzi o perspektywę czasu. Nie doceniamy siły technologii w przekształcaniu ludzkich umysłów. Dzieci nie noszą zwykłych zegarków na nadgarstku. Mówią, że to jest urządzenie o jednej funkcji. Nie marnują czasu na takie urządzenie o jednej funkcji. Żyją w świecie kultury cyfrowej. Liczy się sekunda. Nie wspominałem jeszcze o tym. Jedna z rzeczy, które irytują ludzi w Ameryce, to czas, jaki potrzebny jest na włączenie komputera i ściągnięcie czegoś. Poniżej minuty. To irytuje ludzi. To staje się rzeczą emocjonalną. Ludzie denerwują się, czekając w kolejce na usługi. Czekanie to jest strata czasu, nawet jeżeli czeka się na komputer, żeby się włączył. W naszej kulturze zachodzi fundamentalna zmiana. My, dorośli, nie zdajemy sobie sprawy, że dzieci są zupełnie inne niż my byliśmy w ich wieku. Dzieje się to, ponieważ mamy do czynienia z rewolucją czasu. W Stanach Zjednoczonych USA Today przeprowadziło badania. Zapytano Amerykanów o to, jak bardzo są zajęci. 50% powiedział, że są bardziej zajęci teraz niż w zeszłym roku, bardziej zajęci niż rok wcześniej. Poświęcam przyjaciół, rodzinę i sen dla sukcesu. To jest niesamowite. Potem pytamy, a co by było, jeżeli byście mieli 8-dniowy tydzień? Co byście zrobili? I co? Spędziliby większość czasu pracując ciężko, nie z przyjaciółmi, nie z rodziną, nawet nie śpiąc. Przeprowadzono to badanie 20 lat temu i wówczas zaskoczyło mnie to jako Włocha. 60% Amerykanów powiedziało, że regularnie spożywali kolację z rodziną. Kiedy powtórzyliśmy to badanie w zeszłym roku, tylko 1 na 5 amerykańskich rodzin miała takie tradycyjne kolacje, w czasie których wszyscy siedzą przy stole. W Ameryce mówimy o wartościach rodzinnych. Nie możemy mieć takich wartości, jeżeli nie mamy tego wspólnego rodzinnego posiłku. Wiele zagadek świata da się rozwiązać poprzez zrozumienie perspektywy czasu. Naszej i innych. Konflikt z ludźmi to tak naprawdę bardzo często konflikt różnych perspektyw czasu. Kiedy jest się tego świadomym, przestaje się szufladkować ludzi. Jesteś głupi, ty jesteś dziecinny, ty jesteś władczy. To jest najprostsza kwestia w świecie. Pozwolić mi zaprezentować pokrótce wyniki badań, taki zaraz. Mam około 1000 studentów w Stanfordzie. Widzimy, że najlepiej radzą sobie ci, którzy są zorientowani na przyszłość. Czy to coś zmienia, jeżeli rozwiązujemy jakiś labirynt? Czy jest się zorientowanym na przyszłość, czy na teraźniejszość? Cóż, my przeprowadziliśmy badania
w których mieliśmy zorientowanych na przyszłość i teraźniejszość studentów i studentki. Daliśmy im do rozwiązania takie labirynty i mierzyliśmy czas, jaki jest im potrzebny na rozwiązanie tego labiryntu, na przejście tego labiryntu. Założyliśmy, że osoba zorientowana na teraźniejszość zacznie od razu od rysowania i się gdzieś zatrzyma. Jeżeli jesteśmy osobą zorientowaną na przyszłość, osoby te patrzą, przyglądają się temu labiryntowi, szukają, patrzą, gdzie jest koniec, gdzie mają dotrzeć, a potem, kiedy zaczynają rysować, mają większe szanse na odniesienie sukcesu. Wyniki bardzo dramatycznie uzmysławiają nam, że jeżeli jesteśmy osobowością zorientowaną na przyszłość, ponad 90% rozwiązuje ten labirynt. To nie ma nic do czynienia z inteligencją. Jeżeli chodzi o osoby zorientowane na teraźniejszość, widzimy, że różnica jest aż 30%. Może, jeżeli jesteśmy zorientowani na przyszłość, po prostu spędzamy więcej czasu na zagadkach, labiryntach. Powtórzyliśmy to badanie na Uniwersytecie Berkeley, też czołówka studentów amerykańskich. Zahipnotyzowaliśmy połowę ich, tłumaczyliśmy im, że przyszłości nie ma, że rozszerza się teraźniejszość. I w hipnozie sprawiliśmy, że ci ludzie ci zmienili swoje zorientowanie, że zaczęli myśleć bardziej jak osoby zorientowane na teraźniejszość. Więc to nie była kwestia praktyki z labiryntami, a raczej nastawienia umysłu. Kto pali, bierze narkotyki i pije alkohol. Przeprowadziliśmy duże, szerokie badanie. Ponad 1200 osób w Uniwersytecie Cornella i Stanford. To są dwa bardzo dobre uniwersytety na dwóch wybrzeżach Stanów Zjednoczonych. Znowu podzieliliśmy respondentów na kobiety i mężczyzn i przyjrzeliśmy się w skali dwóm rzeczom. Spożyciu alkoholu oraz podejmowaniu ryzyka podczas jazdy samochodem, rowerem itd. itd. I proszę spojrzeć na wyniki. Korelacje są następujące. So males at Stanford, males at Cornell. Stanford, exactly Cornell, studenci, mężczyźni są dokładnie tak sami. Proszę zobaczyć, około 50, jeżeli jesteśmy zorientowani na teraźniejszość, 25, 40, jeżeli jesteśmy zorientowani, 25, jeżeli jesteśmy zorientowani na przyszłość. Kolejna interesująca rzecz to to, co widzimy w przypadku kobiet. I widzimy, że to jest identyczne. Jeżeli oddzielimy kobiety według orientacji czasowej, zobaczymy, że one zachowują się dokładnie tak samo jak mężczyźni. Kobiety w Stanford czy w Cornellu, wiem, że Państwo tego nie widzą, to jest 0,55-0,50. Jeżeli chodzi o ryzykowną jazdę, znowu dodatnia korelacja. W przypadku osób zorientowanych na teraźniejszość, negatywna w przypadku osób zorientowanych na przyszłość. I znowu to sprowadza się do tego, co mówiłem, o czym mówiłem wcześniej, o tej różnicy w długości życia. Spójrzmy na osoby uzależnione od heroiny, które przebywają w szpitalu na terapii. Porównywaliśmy ich z ludźmi, którzy byli w tym szpitalu, ale nie byli poddawani terapii odwykowej. Proszę zobaczyć, hedonistycznie nastawieni na teraźniejszość, fatalistycznie nastawieni na teraźniejszość, zorientowani na przyszłość i przeszłość. Proszę zobaczyć, te różnice to nie może być wynik w przypadku, kiedy porównywaliśmy to z próbą kontrolną. Kto podejmuje ryzyka? Teraz spójrzmy, jak to wygląda w przypadku dzieci w szkole średniej, ryzykowne jeżdżenie, wyścigi samochodowe bez pasów, jeżdżenie pod wpływem alkoholu. Proszę zobaczyć, dodatnie korelaty tylko ujemy tylko w przypadku pasów bezpieczeństwa. Tutaj negatywne, odwrotnie w przypadku pasów bezpieczeństwa. Przeprowadziliśmy wiele innych badań. Kto skupia się na ochronie środowiska? Tylko te osoby, które są zorientowane na przyszłość. One mówią o zmianie klimatycznej, o ociepleniu klimatu. Oni są zorientowani na przyszłość. Zdają sobie sprawę, że te problemy z przyszłości pewnego dnia będą naszą teraźniejszością. W Rzymie znajduje się klinika onkologiczna, gdzie można zbadać się, czy ma się jakieś problemy onkologiczne. Tam naprawdę bardzo mało osób się udaje. W ekonomii nazywa się
w gospodarce mówi się o hiperbolicznym obniżeniu z wartości, ile możemy za coś zapłacić. Tutaj jest miejsce, gdzie naprawdę styka się psychologia z gospodarką, z ekonomią poprzez perspektywę czasu. Mamy badanie MRI, czyli coś w rodzaju rezonansu magnetycznego perspektywy czasu. To teraz pokrótce, proszę zobaczyć, co jest dobrego, jeżeli chodzi o każdą z orientacji czasowych. Jeżeli jesteśmy pozytywną osobowością zorientowaną na przeszłość, jesteśmy osobą szczęśliwą, wysokiej ocenie własnej, mamy jakiś patriotyzm, tradycję, mamy tą nostalgię, myślimy o starych, dobrych czasach, jesteśmy wdzięczni poprzednim pokoleniom, mamy poczucie stabilności, tożsamości. Wiemy, kim są nasi rodzice, jakie jest nasze dziedzictwo historyczne. Myślimy o takim etosie historycznym, jeżeli jesteśmy zorientowani na teraźniejszość. Co w tym jest dobrego? Cóż, my dołączamy się do wszystkich możliwych grup. Życie to dla nas źródło radości, przyjemności. Kochacie naturę, jesteście seksowni, macie mnóstwo energii. To są ludzie, którzy są kreatywni, którzy są takimi improwizatorami. Jeżeli jesteśmy zorientowani na przyszłość, jesteśmy osobami, które osiągają dużo, zawsze mają plan B, myślicie w kontekście prawdopodobieństwa, jesteście samowydajni, analizujecie koszta i korzyści, macie nadzieję, macie wysokie oczekiwania. Ale przywróćmy to na drugą stronę. Spójrzmy na drugą stronę medalu. Jeżeli jesteśmy osobą zorientowaną na przeszłość, to mamy tutaj silny element traumatyczny. Tutaj może zatrzymam się i powiem na tym, jak stworzyliśmy terapię PTSD, czyli zespołu stresu pourazowego. Tutaj pojawia się depresja, wina, zemsta. Tutaj ludzie chcą się zemścić za coś, co się stało setki lat temu. Wasz kraj zrobił to mojemu krajowi lata temu i oni wciąż tkwią w tej przeszłości. Negatywne aspekty osobowości zorientowanej na teraźniejszość, osobowości hedonistycznej. Tak jak mówiłem, to jest ofiara wszystkich nałogów. To są ludzie, którzy podejmują ryzyka, łatwo wpadają w złość, kierują się, wpadają w nałóg od hazardu. To są ludzie, którzy grają w bingo, loterie, chodzą do kasyn w Moskwie. Kasyna są praktycznie na każdym rogu i tam wchodzą tylko biedni ludzie, którzy tam tracą swoje pieniądze, przecież kasyno zawsze wygra. Co jest złego, jeżeli jesteśmy zorientowani na przyszłość? Pojawia się lęk, pojawia się niepewność, czy odniosę sukces, czy zrealizuję moje cele. Stajemy się osobami uzależnionymi od pracy, izolujemy się od innych. Jesteśmy osobami, które kochają ryzyko. To także może powodować impotencję u mężczyzn, ponieważ wyniki w łóżku stają się po prostu wynikami i znowu ta presja sprawia, że to nie jest już przyjemność. Seks nie jest przyjemnością, seks jest jakimś zadaniem, co doprowadza do impotencji. Mamy 24 tłumaczenia naszej skali, które funkcjonują na całym świecie, ponad 50 młodych badaczy, którzy prowadzą badania i każda osoba, która korzysta z naszej skali, ma naprawdę bardzo ciekawe wyniki badań. Spotykamy się co roku na międzynarodowych konferencjach, rozmawiamy przez Skype. Tutaj widzą Państwo zdjęcie naszej grupy, naszego zespołu. Niedawno mieliśmy taką konferencję w Portugalii. To był pierwszy międzynarodowy kongres na temat perspektywy czasu. Mieliśmy 300 prezentujących z 44 różnych krajów. W 2014 roku druga taka konferencja odbędzie się w Warszawie. To dobre wiadomości dla Państwa. To organizator, przyszły organizator tej konferencji. Odbędzie się ona na Uniwersytecie Warszawskim, może w innych też szkołach. Więc zacznijcie badać perspektywę czasu i stańcie się członkiem naszej drużyny, naszego zespołu. Właśnie zakończyliśmy pierwsze badania. Proszę pamiętać, 24 różne radowości. Pokazaliśmy naszą skalę. Okazało się, że 36 z 56 elementów ma swoje ekwiwalenty we wszystkich zakątkach świata. Przepraszam, w Azji, Afryce, wszędzie.
Nie będę wchodził w szczegóły, ale teraz możemy dla każdego kraju stworzyć informacje na temat, jakie są na temat relacji pozytywnych i negatywnych związanych z percepcją czasu według krajów. Nie będę w to teraz wchodził w szczegóły, ale sprowadza się do tego, że mamy już wszystkie metadane dotyczące naszych badań. Jaki jest taki optymalny miks, optymalne połączenie? Przeszłość to korzenie. Tak jak u drzewa, to jest coś, co nas łączy do przeszłości, rodziny. To jest fundament, to coś, co nadaje nam tożsamości. Potrzebujemy przeszłości. Przyszłość daje nam skrzydeł. Zlatujemy ku nowym celom, stawiamy sobie wyzwania. Teraźniejszość daje energię do poznawania ludzi, miejsc, siebie i swojej sensualności. Potrzebujemy zatem wszystkich trzech, ale tak naprawdę potrzebujemy dobrego profilu. Musimy mieć wysoko pozytywną perspektywę przeszłości, czyli myślenie o dobrych, starych dniach. Musimy mieć umiarkowaną pozytywną perspektywę przyszłości, żebyśmy nie stali się pracoholikami, i umiarkowaną perspektywę hedonistycznej teraźniejszości. Czyli selektywnie, nie na jeżeli mamy jakiś cel, osiągamy go, odpoczywamy. Mówicie, okej, no teraz butelka wina, dobra kolacja, masaż, seks, cokolwiek, co wam daje satysfakcję, i potem wracacie do pracy. To jest ta idealna kombinacja. Czego nie chcecie, czego musicie unikać, to jest negatywne nastawienie do przeszłości i fatalizm przy osobowości nastawionej na teraźniejszość. W naszej książce mamy cały rozdział na temat tego, jak zyskać więcej, jeżeli chodzi o pozytywne nastawienie do przeszłości, o nastawienie do przyszłości i tak dalej. W pracy czas jest najważniejszą rzeczą na świecie, w domu jest to rzecz najcenniejsza. Zatem to jest moja propozycja, nie możesz jej powiedzieć nie. Don Corleone mówi, przestań tak pracować ciężko, zacznij być hedonistą, który kocha zabawę, przynajmniej teraz. Wiele zagadek życia możemy rozwiązać poprzez zrozumienie swojej perspektywy czasu i perspektywy czasu innych ludzi. To jest bardzo interesująca kwestia. Zwłaszcza jeżeli chodzi o podrywanie ludzi. Kiedyś się pytało, ja jestem wodnikiem, a jaki jest twój znak zodiaku? Możesz zacząć mówić o perspektywie czasu. Jaka jest twoja perspektywa czasu? Cóż, można powiedzieć, to jest oczywiste, my to wiemy. Ja to po prostu skromadziłem pod jednym parasolem. Zatem pomyślcie o czasie. Pomyślcie o tym, jak będziecie myśleć o tej zrównoważonej perspektywie czasu. A teraz przejdę do nowej terapii na PTSD. Zespół stresu pourazowego jest to ogromny problem wśród czterech grup ludzi. Weterani wojenni i szczególnie tutaj dotyka to kobiety. Kobiety, które zostały wykorzystane seksualnie. Ludzie, którzy uczestniczyli w jakimś wypadku, którzy spowodowali śmierć innego człowieka lub widzieli śmierć innego człowieka. I po czwarte, ludzie, którzy przeżyli jakąś katastrofę, na przykład katastrofę naturalną, na przykład ludzie w Nowym Jorku, którzy przeżyli Sandy lub inną katastrofę naturalną. Widzimy więc, że są ogromne grupy ludzi i żadne terapie im nie pomagają, leki im nie pomagają, być może trochę ich uspokajają, ale tak naprawdę nic to nie zmienia. Ja chciałbym zaprezentować Państwu nową terapię, nad którą pracowaliśmy przez ostatnie 4 lata i już wiemy, że jest ona skuteczna. Okazuje się także, że specjalnie mężczyźni, którzy przeszli operację serca, w sumie oni powinni być szczęśliwi, że przeżyli, ale cały czas martwią się, że dostaną zawału raz jeszcze. Profil osoby, która cierpi na zespół stresu pourazowego, jest następujący. Wysoka perspektywa przeszła negatywna, niska perspektywa przeszła pozytywna, wysoka lub niska perspektywa teraźniejszości i wysoka perspektywa fatalistyczna.
30% weteranów wojennych w Stanach Zjednoczonych cierpi na zespół stresu pourazowego i nie otrzymuje żadnej terapii. Więcej takich weteranów popełnia samobójstwo niż żołnierze w Iraku czy Afganistanie. Oni wracają do domów i czują się gorzej niż ich koledzy na polu bitwy. Zabierają ze sobą wojnę do domu. Na czym polega terapia czasem? Jest to nowa przełomowa terapia, która została wypracowana przez mojego kolegę, przez dwoje moich kolegów, Rika and Rosemary Sword. Jest to terapia przyszłością. Będę mówił tylko o bardzo prostych rzeczach, ale nikt ich jeszcze nie powiedział. Ta terapia skupia się na osiągnięciu czegoś w przyszłości, raczej niż na rozpamiętywaniu przeszłości, tak aby uzyskać balans i równowagę w teraźniejszości. Ponieważ bardzo wiele terapii tak naprawdę skupia się na przeszłości. Nakłania nas, abyśmy opowiedzieli naszą historię. Ponieważ przychodzi do lekarza pacjent, który ma w sobie jakąś historię do opowiedzenia. I pytanie tylko, dlaczego ta historia nie pomaga w rozwiązaniu problemu? My proponujemy inną historię, która ma zastąpić historię danego człowieka, który cierpi na zespół stresu pourazowego. I ta historia jest następująca. Tkwie w przeszłości i nic się nie zmienia. My podkreślamy wagę czasu. I podkreślamy to, że bierzemy czas za pewnik, ponieważ on po prostu jest. Musimy nauczyć się szanować i doceniać rolę czasu i perspektywy czasu w naszym życiu. To jest właśnie twórca badań, Richard Sword. My szanujemy traumę, jaką dany człowiek przeżył. To straszne. Zostałeś zgwałcony, zabiłeś człowieka, widziałeś gwałt. Byłeś świadkiem czegoś naprawdę strasznego. I rozumiemy, jak to jest straszne dla ciebie. Ale to było kiedyś. A teraz jesteśmy tu. I teraz. I masz wybór. Jeśli chcesz wciąż tkwić w przeszłości, nie możemy cię wyleczyć. To jest twój wybór. Ale jeśli wybierzesz nową ścieżkę, nową drogę życia, która wygląda następująco. Pokażę Państwu rysunek. Jeśli zdecydujesz się na wyciągnięcie tkwiącej w błocie przeszłości stopy i zdecydujesz się przestawić ją na zdrową glebę przyszłości, czyli jeśli wyciągniesz stopę z negatywnej przeszłości i skupisz się trochę na teraźniejszym hedonizmie i na przyszłości, będziesz bardziej szczęśliwy. To jest decyzja pacjenta. Czy jestem zainteresowany takim rozwiązaniem? Pracowaliśmy z 32 weteranami z wszystkich wojen, nawet II wojny światowej, którzy przechodzili różnego rodzaju terapii, które im nie pomagały. Przechodzili oni bardzo różne terapie. Średni wiek tych osób wynosił 63 lata. Pracowaliśmy z nimi przynajmniej w najwyżej 8 sesjach i nie podawaliśmy im żadnych leków. Są to weterani, tak jak wspomniałem, różnych wojen. II wojny światowej, wojny koreańskiej, wietnamskiej, w Zatoce, wojny w Iraku. Więc mają oni ogromne doświadczenia i poddaliśmy ich testom na wykazanie, czy cierpią na zespół stresu pourazowego i poprosiliśmy ich o wypełnienie kwestionariusza percepcji czasu przed terapią i po terapii. Okazało się, że 24 pacjentów, czyli 89% pacjentów, wykazało mniej skłonności depresyjnych po terapii. 70% wykazało mniejszy niepokój, a 52% wykazało mniej symptomów zespołu stresu pourazowego. Widzimy tutaj te same wyniki na wykresie. Pierwsze badanie przeprowadziliśmy w styczniu 2009 roku, później kolejne badania następowały w latach 2009-2010, ostatnie w roku 2011. Widzimy, że niebieska linia idzie w górę, cały czas w górę. Linia zielona dochodzi do pewnego punktu, później idzie w górę już nieco wolniej, ponieważ niektórzy ludzie stracili wtedy pracę. Ale ważne jest to, że rezultaty są stabilne, czyli ciągle się
poprawiają. W przeszłości wielu weteranów popełniało samobójstwo. Po takiej terapii okazuje się, że nikt z tych, którzy brali udział w tym badaniu, nie popełnił samobójstwa. Ja brałem udział w tych badaniach i słyszałem, jak ci weterani mówili, całe moje życie się zmieniło. Zanim spotkałem doktora Sorda, moje życie nie miało sensu, nie byłem stabilny umysłowo, widziałem tylko to, co negatywne w życiu i w ludziach. Moje zachowanie było destrukcyjne i nie mogłem zapomnieć o bolesnej przeszłości. Ale dostrzeżenie pozytywnej perspektywy przyszłości uczyniło moje życie znośnym i pozwoliło mi uczynić kolejny krok. Dzięki zmienionej perspektywie czasu moja przyszłość jest dużo jaśniejsza. Ten proces totalnie zmienił moje życie i uczynił je wartym przeżycia. Tak więc powiedziałem o 8 sesjach, które zmieniły bardzo wiele w życiu tych ludzi. Właśnie skończyliśmy pisanie książki. Ukazała się ona w zeszłym miesiącu. Time Cure, czyli czas leczy rany. Ta książka jest teraz tłumaczona. Mamy trzy dodatki do książki, na przykład ćwiczenia relaksacyjne, których korzystaliśmy przy terapii weteranów. I wydaje mi się, że doszliśmy do mojego osobistego podsumowania. No cóż, nikt nie ma czasu. Czas jest bardzo cenny, czas jest kluczem. Kluczem do życia jest to, aby nauczyć się wykorzystywać czas. Najlepiej byłoby robić czas, tak jak robimy chleb, robimy makaron, a my musimy zrobić nasz czas. Czas na najważniejsze rzeczy w naszym życiu, na naszą rodzinę, dla naszych przyjaciół, dla naszych znajomych z pracy. Nauczmy się mieć czas na przyjemności, na spędzanie czasu na świeżym powietrzu, tak aby po prostu przejść się i cieszyć się przyrodą. I co najważniejsze, miejmy czas dla tych, których kochamy. Dziękuję bardzo. I will be signing books downstairs. Będę podpisywał książki na dole. Taking pictures and giving hugs. Można sobie zrobić ze mną zdjęcie, można mnie też uściskać. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Panie profesorze, bardzo serdecznie dziękujemy. Proszę jeszcze o sekundkę cierpliwości. Ja bym chciała jeszcze bardzo serdecznie podziękować po pierwsze panu profesorowi za to, że przyjął zaproszenie do Polski, bo to zawsze honor jest dla nas gościć profesora, ale też i chciałabym bardzo podziękować Uniwersytetowi Warszawskiemu, a w szczególności pani profesor Czerniawskiej za objęcie tego wydarzenia. Honorowym patronatem. I jeszcze dla Państwa taka informacja, ta książka już w październiku w języku polskim będzie dostępna w księgarniach. Zapraszam do holu.